Walutomat. Wymiana walut online, dostępna całą dobę. 7 dni w tygodniu. Tanio, bezpiecznie i wygodnie. Również w wersji mobilnej. Natychmiastowe przelewy zagraniczne w euro. Wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz. Prowadzisz interesy lub łapiesz chwilę oddechu? To się dobrze składa, bo Walutomat jest zawsze pod ręką. To innowacyjna platforma wymiany walut. Walutomat. Upraszczamy wielowalutowy świat. Sprawdź nas. 6 listopada, w poniedziałek, rząd Korei zablokował możliwość krótkiej sprzedaży. Korei. Tak jest. Właśnie nie tej, o której zapewne sobie na pierwszy rzut pomyślałeś. Nie Korei Północnej, Korei Południowej zablokował możliwość krótkiej sprzedaży. No i ma ona obowiązywać co najmniej do czerwca przyszłego roku, czyli ładnych parę miesięcy. Dlaczego Korea zdecydowała się na taki ruch? Czy taki ruch przydałby się na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie? WHP. I czy wcześniej mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami? O tym oczywiście w materiale. Zapraszamy. Zakaz na 6 miesięcy w Korei Południowej. Nawet więcej niż na 6. Nawet więcej, tak. Od listopada do czerwca, czyli 8 miesięcy mamy tutaj zakazu. Zakazu, który ma w ocenie Komisji Usług Finansowych w Korei Południowej wyrównać szanse. Większe szanse dla inwestorów indywidualnych. No i jakby zniesienie, skasowanie tych złych, negatywnych skutków spekulacji dużych inwestorów i funduszy hedgingowych, które właśnie za te krótkie pozycje na rynkach kapitałowych odpowiadają. No właśnie. Po pierwsze fakt, że za krótkie pozycje odpowiadają głównie instytucje, głównie banki i to bardzo duże banki. No albo fundusze w Korei Południowej chociażby takie banki jak Credit Suisse miały bardzo duże pozycje dotyczące właśnie oczywiście traktujące na temat krótkiej sprzedaży, ale powiedzmy sobie tak naprawdę no też widzisz, czym Credit najpierw... Credit Suisse shortował i co? Jak skończył? No jeszcze nie skończył, jak widać, no skończył w rękach innego szwajcarskiego banku. Natomiast o co chodzi w mechanizmie krótkiej sprzedaży? Pożyczamy oczywiście akcje od kogoś, kto te akcje ma, czyli ja mogę pożyczyć od Darka akcje. Powiedzmy, i te że one akcje są wtedy po kursie 100. Na przykład. I ja te akcje od razu sprzedaję na rynku po to, żeby za x czasu odkupić je. Na przykład za 70. Licząc na to oczywiście, że będą spadki. Ale co robię, dokonując tej krótkiej sprzedaży? No na początku jestem stroną podażową, czyli generuję dodatkową presję sprzedażową na rynkach finansowych, co oczywiście może potęgować sytuację wtedy, gdy mamy na rynku panikę, wtedy, kiedy się dzieje coś niedobrego. Ale kiedy ja odkupuję, jestem stroną popytową, bo ja tą pozycję prędzej czy później muszę zamknąć. Ważne jest to, że ten zakaz dotyczy nowych pozycji, czyli jak gdyby aktualnie banki mają taki tryb close only, który w przypadku nomenklatury brokerskiej niejednokrotnie zapewne inwestorowi indywidualnemu mógł się przytrafić, bo takie sytuacje się zdarzały, w szczególności w okresie wojny. No i co ważne, ten zakaz w szczególności ma uderzać w ten tak zwany proceder naked short sellingu, czyli jakby to przetłumaczyć, naga krótka sprzedaż, która polega na tym, że albo gramy na spadki akcji, których realnie nie posiadamy, albo shortujemy więcej niż realnie akcji się znajduje, niż akcji moglibyśmy odkupić. Bo na przykład powiedzmy, że pożyczamy te akcje od akcjonariuszy konkretnych, no i sprzedajemy od razu te akcje. Dostajemy za to konkretną kwotę, za tę transakcję sprzedaży. No i możemy teraz za tą kwotę pożyczyć kolejne akcje. No i znowu je sprzedać. I kolejny raz. I tak możemy robić kilkukrotnie, wielokrotnie możemy tak robić, jednocześnie się lewarując. I to jest właśnie naga, krótka sprzedaż. I mieliśmy bardzo fajny przykład tego, jak do czego to może doprowadzić chociażby 2 lata temu, kiedy była mania spółek memicznych i Wall Street Bets. No bo na przykład w momencie, kiedy GameStop był rozgrywany przez fundusze hedgingowe, to zdarzało się, że pozycje krótkie stanowiły na przykład 140-150% akcji. Czyli więcej akcji było grane na spadki, niż w ogóle spółka kiedykolwiek wyemitowała. I to właśnie
doprowadziło później do wielkiego, wielkiego, no wielkiego, że tak jakby to powiedzieć, short squeeze'u, no i całego tego ruchu społecznego, pod którego... Przy takich dużych nierównościach oczywistym jest, że może dochodzić do sytuacji ekstremalnych. Co się wydarzyło z indeksami w Korei? Bo przecież w Korei nie tak dawno, bo w 2020 w marcu zakaz krótkiej sprzedaży wszedł i wszedł na cały rynek. Ograniczenia zdjęto dopiero w 2021 roku i uwaga, tak jest, i uwaga, dotyczyły one tylko i wyłącznie tych największych spółek z indeksów KOSPI 200 i KOSDAQ 150, a więc na small capach, na tych małych spółeczkach ten zakaz dalej jest. Dlatego to, co widzieliśmy na rynku koreańskim na tych indeksach, tak szybko zostało przez rynek zdyskontowane, czyli mielibyśmy w poniedziałek 5% wzrosty tych indeksów. Teraz praktycznie już ten ruch w całości został zniesiony, ale to głównie było bardziej efektem i wynikiem zamykania krótkich pozycji, bo jak widzimy, proces zamykania krótkich pozycji jest procesem popytowym i do takich sytuacji nie nazwałbym tego short squeeze'em, bo to nie wyglądało jak short squeeze. Nie, nie, nie. No, z pewnością 5% natomiast... to nie jest short squeeze, chociaż oczywiście to jest największy wzrost południowo-koreańskiego indeksu od czasów odreagowania tych pandemicznych spadków, więc mniej więcej początku 2020 roku. Dlaczego Koreańczycy zdecydowali się na taki ruch? Nie sądzisz, że to jest w pewien sposób taka południowo-koreańska kiełbasa wyborcza? No właśnie, w przyszłym roku jest... Będą wybory parlamentarne i Partia Demokratyczna będzie oczywiście walczyła o reelekcję, o to, żeby tworzyć rząd po raz kolejny. No tak, tylko gdybyśmy popatrzyli przez pryzmat polskiego inwestora, czy polskiego wyborcy i ilu tych polskich wyborców inwestuje na giełdzie, to można stwierdzić, że to trochę debilne założenie. Nie kupujesz tego, że to jest kampania wyborcza. Nie kupuję, nie znam rynku, ale okej, sprawdźmy. To ile? Sprawdźmy. Ilu osób w ogóle, ile procent społeczeństwa południowo-koreańskiego ma cokolwiek wspólnego z rynkiem kapitałowym? Bo nawet w Polsce, gdzie... Już googluję. W Polsce przede wszystkim inwestuje się w nieruchomości i na przykład w jakieś toksyczne produkty finansowe, to... Trzeba przyznać, że przecież wychodził Jacek Sasin z wykresem i mówił, że WIG20 indeks spółek Skarbu Państwa, pamiętasz, że nawet mieliśmy o tym program kiedyś. Uwaga, i tu muszę przyznać, że jest zaskoczenie, w sensie nie spodziewałem się takich liczb. Stan konta sprawdziłeś. Nie spodziewałem się takich liczb. Każdemu życzę takiej reakcji, jak się zaloguje na konto. I Jezu, nie. Czemu to jest minus? nie, ale spokojnie. Czekaj, Marcin dzwoni. Korea Południowa... Liczba obywateli to jest ponad 50 milionów. I uwaga, to są dane z 2021 roku, ale i tak one są fenomenalne, bo uwaga, ponad 9 milionów Koreańczyków, czyli ponad 18% populacji, inwestuje na rodzimym parkiecie. Więc te wyceny spółek rosnące, okej, możemy uznać, że jest to... Kiełbasa wyborcza. Czyli coś się tutaj klei. Czyli jeżeli tyle osób jest na parkiecie, to rząd powiedział, zatańczmy. Ale rząd powiedział, zatańczmy przez chwilę i w czerwcu zobaczymy, czy ten zakaz przyniósł oczekiwany skutek. No i teraz tak naprawdę nad skutkami się zastanówmy, bo to nie jest tak, że sobie będziemy zakazywać i hulaj dusza, piekła nie ma. Wszystko ma swoje konsekwencje. Tak, wszystko ma swoje konsekwencje. Korea Południowa jest w koszyku krajów rozwijających się. Tak jak my. Nierozwiniętych. Ale żeby przeskoczyła do koszyka wyżej, na co szansa w dłuższej perspektywie jest, to wszelkiej maści zakazy, chociażby krótkiej sprzedaży, no nie działają na korzyść Korei. Ale to też nie jest tak, że kraje rozwinięte zakazu krótkiej sprzedaży nie wprowadzały, bo wszyscy pamiętamy pandemię. Tak. I tam Francja, Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Włochy. Wprowadzały. Tylko to wszystko było na kilka tygodni tak naprawdę. To było rozwiązanie tymczasowe. Rozwiązaniem tymczasowym też, bo Korea taki zakaz wprowadzała chociażby w 2008 roku i w tym 2008, czy tam też chyba bodajże 2011 niektóre kraje europejskie, no widzimy, że tego typu sytuacje zakazu krótkiej sprzedaży są sytuacjami dobrymi do kupna. W USA też przecież w 2013 roku przez pewien czas zakaz short sellingu został na jakiś czas wprowadzony.
Nawet tak, ale to było wcześniej. Natomiast nie wiem, czy pamiętasz, ale w czasie tego kryzysu w ubiegłym roku i na przełomie. Jaki kryzys? Ja nie pamiętam żadnego kryzysu. Była dyskusja w przypadku, gdy zaczęły nam padać banki w Stanach Zjednoczonych, te tak, małe. Była też dyskusja. Była dyskusja na temat tego, czy nie zakazać krótkiej sprzedaży. To był ten rok, przepraszam. Ja w daty nie jestem, jak widać, najlepszy. Natomiast pytanie jest takie, czy warto, skoro mamy nawet nie tyle kiełbasę wyborczą, ale czy taki zakaz krótkiej sprzedaży, z której i tak korzystają banki, bardzo duże instytucje finansowe, więc nie dotyka to, nazwijmy to, detalisty, przyda się Polsce na giełdzie papierów wartościowych? No i mamy dwie opinie. Mam opinię Tomka Piwońskiego i mam opinię Pawła Sługalskiego. No i puszczamy te opinie. Pomysły ograniczenia krótkiej sprzedaży pojawiają się na rynkach cyklicznie, tak naprawdę za każdym razem, gdy mamy do czynienia z większymi spadkami, decydenci tego świata wpadają na pomysły, że teraz uratujemy rynki zakazując krótkiej sprzedaży. No, tym razem wpadła na ten pomysł Korea Południowa. Jak rozumiem, w kontekście obaw o dalsze spadki indeksów w ślad za tym, co się dzieje w Chinach. No i czy taki pomysł ma sens? Uważam, że tylko w krótkim terminie, w długim terminie nie, a w średnim terminie, jeśli słyszysz o takiej decyzji, to wiedz, że coś się dzieje i wiedz, że coś się dzieje niedobrego z danym rynkiem. I jak dla mnie za każdym razem jest to okazja do zajmowania krótkich pozycji, których zajmować nie można, więc to nie jest aż takie proste. No ale też pamiętajmy, że nie da się zakazać krótkiej sprzedaży na wszystkich rynkach, bo nie można zakazać shortów na kontraktach terminowych, nie można zakazać możliwości kupowania opcji put. No więc nie jest to takie proste, więc skoro nie da się całkowicie zakazać krótkiej sprzedaży, no to wydaje mi się, że nie ma sensu tego robić częściowo. No chyba, że tak jak mówię, jakieś krótkoterminowe chronienie rynku, ale raczej moim zdaniem nie ma to sensu. A jeśli chodzi o rynek polski, no to już w ogóle u nas skala krótkiej sprzedaży jest bardzo mała. Jak sobie popatrzycie na rejestr krótkiej sprzedaży, jakie ilości w sensie odsetek kapitału spółek jest shortowane, no to w porównaniu do, nie wiem, Stanów Zjednoczonych na przykład, to jest tak mały, to są tak małe wartości, że myślę, że to w ogóle nie ma sensu sobie tym głowy zaprzątać. Myślę, że jest więcej jakiegoś szumu takiego informacyjnego wokół tego tematu, niż ten temat zasługuje na komentarz. W Polsce myślę, że powinniśmy wręcz wspierać i jakoś jeszcze bardziej starać się promować tą krótką sprzedaż i ona powinna być jeszcze bardziej dostępna. No bo krótka sprzedaż wspiera rynek, wspiera płynność rynku. Pamiętajmy, że kto pierwszy wychodzi z pozycji i kiedy rynki bardzo szybko odbijają, tak jak miało to miejsce ostatnio w Stanach Zjednoczonych, no wtedy, kiedy posiadacze krótkich pozycji zamykają je, więc ja bym się tego nie bał i jak dla mnie to jest bardziej, na rynkach, które się decydują na taki krok, dla mnie to jest sygnał sprzedaży po prostu. Dziękuję bardzo. Tomasz Piwoński, Solution One. Zakaz krótkiej sprzedaży na GPW byłby w krótkim terminie oczywiście pozytywny dla wycen i notowania akcji. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pojawiłby się wymuszony popyt i de facto ograniczona podaż. Rozróżniłbym tutaj dwa przypadki. Czy krótka sprzedaż byłaby zakazana tylko co do przyszłych pozycji, czy również do tych obecnie otwartych? W tym momencie mamy około mniej niż 10 pozycji ujawnionych w KNF-ie, natomiast jest ich oczywiście dużo więcej pod tak zwanym progiem regulacyjnym, więc tak w bardzo krótkim terminie na pewno zamieszałoby to w popycie i podaży na głównym rynku. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, że średnioterminowo jest to jasny sygnał, że w gospodarce dzieje się źle, skoro państwo musi interweniować i regulator. Także mogłoby to w skrajnym przypadku podważyć jakby wiarygodność rynku kapitałowego czy państwa i przełożyć się na wyższe premie za ryzyko w przypadku Polski lub nawet
wpłynąć na walutę, czy walutę lokalną, czy de facto również koszty obsługi zadłużenia państwa. Oczywiście wtedy trzeba by patrzeć na ten ruch w porównaniu do innych krajów, czy tylko Polska by wprowadziła, czy też inne szanowane kraje. Natomiast ja mam w tyłu głowy te historyczne przypadki banów, short sellingu w Stanach Zjednoczonych, czyli ten świeży z marca obecnego roku, gdzie podczas kryzysu bankowego były plotki o możliwym wprowadzeniu takiego rozwiązania. Natomiast poprzedni taki bardzo zapamiętany w przeszłości okres to był 2013 rok, kiedy faktycznie została zabroniona krótka sprzedaż w Stanach Zjednoczonych, czyli de facto w najpłynniejszym rynku na świecie, co tak naprawdę pokazuje, jak źle musi być w gospodarce i w systemie finansowym, jeżeli regulator musi do takich sztuczek finansowych się tutaj podejmować. Także ten kij ma dwa końce, moim zdaniem. Warto dodać, że i Tomek Piwoński, i Paweł to są osoby, które zarządzają funduszami. To nie unijnymi, nie załatwią nam KPO, ale handlują oczywiście bardzo intensywnie, więc raczej nie stoją po stronie też detalu. Natomiast dla ciebie na warszawskim parkiecie zakaz krótkiej sprzedaży ma sens? Zacznijmy od tego, że chyba nigdy nie było czegoś takiego wprowadzonego. Nie było chyba też pomysłów takich realnych, bliskich realizacji, żeby KNF na przykład przez jakiś czas wstrzymał możliwość otwierania krótkich pozycji. W tej chwili jest ich tych pozycji ujawnionych jest 9 w rejestrze krótkiej sprzedaży. To wszystko są duże fundusze, ale pamiętajmy, że to, że ich jest 9 w rejestrze, to są tylko pozycje ujawnione, czyli te, które są powyżej progu 0,5% i no, tych pozycji jest oczywiście dużo, dużo więcej, ale są oczywiście dosyć małe na tyle, że nie są ujawnione. I to jest dobry też taki pokaz tego, że pieniądze lubią ciszę jednak i takie ujawnianie się z tymi pozycjami, jak widać, przez nawet dużych graczy, to nie jest coś, co zawsze jest oni wydarzenie chcą. Medialne. To nigdy oczywiście nie jest przypadkowe. Tutaj wiadomo, że to się dzieje po coś. W każdym razie ja uważam, zresztą nawet była taka dyskusja na Twitterze, na FinTwicie oczywiście, uważam, że no to uderzyłoby w bardzo niewielką grupę inwestorów na warszawskiej giełdzie, to przede wszystkim w dużych inwestorów. Natomiast po drugiej stronie jednak argumentacji jest jednak kwestia tego, że no, na takim rynku, na wolnym rynku kapitałowym, w dodatku na rynku publicznym, powinien być jednak jakiś mechanizm, który dawałby efektywną możliwość zajmowania pozycji na spadki, jeżeli widzimy, że na przykład jakaś spółka jest przewartościowana. Dla pojedynczych spółek, bo trzeba pamiętać o tym, że my mamy instrumenty pochodne, mamy kontrakty terminowe. Nawet w Korei. Szerokim rynku. Tak jest, tam przecież nie zakazano. Tak, nie zakazano instrumentów pochodnych. To nie jest tak, że jak są futuresy, całkiem spory rynek kontraktów terminowych jest na giełdzie południowo-koreańskiej. To nie jest tak, że tam tak, ale zdjęto, jest zakazane. Jak gdyby zdjęto podaż z instrumentów bazowych. Więc też krótka sprzedaż, czy wejście tak, krótko wiemy, z pozycjami, z kontraktami to jest. Nie jest tajemnicą, że niby jest tak. W teorii jest tak, że to instrument bazowy rządzi instrumentem pochodnym, ale jak wiemy wielokrotnie w historii, no i też w teraźniejszości jest tak, że to instrument pochodny mocno może wpływać w niektórych sytuacjach na sam instrument bazowy. Tak, ale to nie jest przedmiotem naszej dyskusji, oj, bo byśmy tej dyskusji nigdy nie skończyli. Daj znać w komentarzu, czy według ciebie krótka sprzedaż na GPW powinna zostać zakazana? Czy ba wręcz rozszerzona tak, żeby inwestorzy detaliczni dostali gotowe produkty w domach maklerskich? I nie mówię tutaj o produktach CFD. Ale jak to, że możesz wypożyczyć akcję od tak, razu? No wypożyczyć akcję od innego klienta jako zautomatyzowany proces, a nie taki proces, że zgłaszam się do domu maklerskiego, mówię. Musisz do notariusza iść. Tak, i bo w momencie, kiedy musisz iść do notariusza, no to powiedzmy sobie szczerze, detal z tego korzystać nie będzie. Jeżeli bo ci się podobało, 200 zł, kurczę. Łapka w górę. Pamiętaj o tym, że trwa konkurs wspólnie z marką Lenovo. Ten konkurs organizujemy i do zgarnięcia najlepsza osoba ma monitor i słuchawki serii. Nie najlepsza osoba, tylko zwycięzca. Zwycięzca, czyli najlepsza osoba według oczywiście nie tylko komisji, ale quizu. Quizu, do którego link jest w opisie. Wypełniajcie, podchodźcie i walczcie.
Pula nagród to ponad 5 tysięcy złotych. Czas masz do końca listopada. A liście opadają, no nie da się ukryć. Liście opadają, czas leci. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Czas leci, a wy możecie wygrać różne fajne rzeczy.